Cześć, z tej strony Marek, witam Was jak co tydzień na naszym kanale o aranżacji wnętrz. Kto nie pracuje, ten się nie myli, kto nie remontuje, też błędów nie popełnia. I ja też popełniłem takie błędy i dzisiaj chcę Wam powiedzieć, wyczulić, żebyście Wy takich nie robili. Tak, ja wiem, zaraz ktoś powie, kurde, to projektant tak, a tu takie rzeczy zrobił. No tak, na swoją obronę powiem, że przede wszystkim to było przy pierwszym mieszkaniu, ale nie tylko, bo przy domu też, przy pierwszym mieszkaniu, gdzie jeszcze się zawodowo nie zajmowałem projektowaniem wnętrz. Poza tym, słuchajcie, no, kto nie robi błędów? Każdemu się zdarza, tak? Mimo najlepszej wiary i chęci. Te błędy wynikały z tego, że nie mogłem wydać więcej pieniędzy na coś lub wydałem, bo wiedziałem, że to będzie, tak myślałem, że będzie ok, a się okazało przeciwnie. No, życie, po prostu życie. Będzie dzisiaj 10 takich błędów, które ja popełniłem. Wy już tego nie róbcie, bo po co? Zapraszam do siebie na Instagram, na TikTok. Zasubskrybuj kanał, jeżeli tego nie zrobiłeś. Zapraszam do siebie na konsultacje wnętrzarskie. Jeżeli nie chcesz popełniać błędów, albo inaczej, jeżeli chcesz, żeby twój dom, mieszkanie było takie super wymarzone. Link jak zwykle w komentarzu. Ok, pierwsza rzecz, którą zrobiłem i akurat tu wydałem więcej pieniędzy, chociaż normalnie bym wydał jeszcze więcej. O co chodzi? W mieszkaniu swoim robiłem kuchnię i chciałem, żeby ona była w fornirze. Fornir to jest takie naturalne drewno, ale nie było mnie stać, żeby zrobić całą kuchnię w fornirze i kombinowałem, no. Jak Polak potrafi. Kombinowałem i jakby tu uczknąć. Zrobiłem fronty w płycie laminowanej, ale miałem taki barek z taką wysoką nogą, ładną i to zrobiłem w fornirze. Chciałem, żeby to po prostu, bo fornir jest, ma to do siebie, że może cały okalać całą tą nogę, tak? A przy płycie laminowanej są gdzieś te doklejki. No i pięknie to wyglądało, naprawdę super. Chyba z pół roku, no, może ciut dłużej. Ale niestety fornir jest miękki, jak drewno. Jest miękki. Jak córka się urodziła, to my tam się ostro bawiliśmy samochodzikami, autkami. Bardzo szybko ten fornir się zniszczył. Na ten moment teraz nie robiłbym sobie to, że też mam kuchnię w fornirze i też już jest leciutko porysowana. No ja nie wiedziałem, że młody będzie później do i wchodził nam po tych meblach. Ale okej, nie robiłbym sobie na tym, na tej nodze, na tej takiej wysuniętej części. W ogóle płyta to naprawdę jest dobry materiał, bo jego tak, ją tak naprawdę dużo trudniej zniszczyć. Na fornir wydałem kupę kasy, a niestety zniszczyło się dosyć szybko. Drugi błąd, nie chciałem, czytaj, nie mogłem wydać za dużo pieniędzy, kupiłem panele laminowane, delikatnie mówiąc, nie za drogie. Znaczy, okej, może to nie były najtańsze z najtańszych, ale nie za drogie. No i niestety druga rzecz, że one były chyba źle położone, fachowcy trochę się nie wykazali. Ale te panele, jak córka się urodziła, mieliśmy tam łóżeczko. Najgorsze było w tym wszystkim, że jak po 5 godzinach noszenia jak na rękach, już o 2 w nocy kładłem ją do łóżka, to one skrzypiały. I na nowo. Rozumiecie, jak ja byłem radosny w tym momencie, że mogę znowu ją ponosić. No, radość każdego rodzica o 2-3 w nocy. No. Ale druga rzecz, zaczęły się rozchodzić i wystarczyło, że trochę wody przyjęły między panele i zaraz się zaczęły wypuczać. Teraz mam inne panele, dużo solidniejsze. Fakt faktem, w jednym miejscu w sypialni też się wypuczyło, ale tam długo dosyć woda stała. A to sorry, ale tak będzie. Ale przy normalnych panelach, jeżeli wylejesz, na ten moment są w ogóle wodoodporne, ale normalnie jak wylejesz, nie powinno być takiej rzeczy. Trzecia rzecz, o której już kiedyś wspominałem, oj, bo to tak bolało. To było naprawdę straszne. To było straszne. Łóżko drewniane z takiej sieciówki kupowałem, ale nie z IKEA akurat. Łóżko drewniane, bardzo ładne, ale z ostrymi rogami. I słuchajcie, jeszcze pali licho tą formę, tylko ja w tym mieszkaniu, w tym pomieszczeniu nie miałem za dużo miejsca. Przejścia między ścianą a tym łóżkiem było z 30 cm. Czujecie, jak radość była, jak kopnąłeś się w to, jak uderzyłeś piszczelem.
my naprawdę z żoną długo, długo przyzwyczajaliśmy się, bo w pewnym momencie się przyzwyczailiśmy się, tak, jakoś i już było mniej tych sińców. Ale zwróćcie na to uwagę, jeżeli kupujecie łóżko, a nie macie za dużo miejsca w tym pomieszczeniu, żeby to nie były ostre, drewniane rogi. Lepiej coś wytapicerowanego. Kolejny punkt. To było też w pierwszym mieszkaniu i nie był to najtańszy produkt, a mimo wszystko bardzo dokuczliwy. Często o tym mówię, wspominam, ostrzegam, bo ja to zrobiłem, to po co? Wy macie to przeżywać. Sofa z ekoskóry. Pięknie wyglądała, naprawdę super. Przez rok. Góra dwa, na pewno nie dłużej. Na pewno nie dłużej, na 100%, a później wszystko się łuszczyło. Wszystko schodziło. Ona wyglądała kiepsko, trzeba było pledy nakładać na nią, ale mimo wszystko, że ona się tak kruszyła, to wszystko spadało. Ja już pamiętam, że miałem zalążek gdzieś w głowie, że będę budował dom. Gdzieś tak zastanawialiśmy się nad tym. I tylko dlatego ta sofa przetrzymała z nami do końca. Do końca, jak tam mieszkaliśmy. Ale naprawdę przestrzegam, jak nieraz, lepiej materiał, lepiej welur, alkantara, skóra naturalna, jeżeli już ktoś chce. Chociaż dla mnie nie jest to super sprawa, ale jeżeli już ktoś chce, na pewno nie ekoskóra. Wracając do sypialni, w ogóle tak naprawdę aż 3 błędy z tych 10 zrobiłem w sypialni. Jedno to łóżko, drugie kiepskiej jakości materac. To też przy tamtym łóżku było. Wyobraźcie sobie, że kiedyś byłem znacznie większy. No, znacznie, znacznie większy. Objętościowo, wagowo. Tak było i to było właśnie gdzieś w tamtych latach. Słuchajcie, ten materac, wymienialiśmy go chyba po roku czasu. Nie chcieliśmy, to znaczy nie chcieliśmy, nie mogliśmy. Jak każdy, wiecie, jak ktoś remontuje mieszkanie, kupuje mieszkanie, remontuje, to tych finansów, jeżeli się nie nazywa Onassis, nie ma za dużo. Albo są wyliczone, tak? No i wtedy materac, dobra, łóżko takie, super. A materac, o, jest jakiś, okej, fajny, super. Razem z łóżkiem kupiliśmy zresztą. Po roku wymienialiśmy, także tanie mięso to psy jedzą. No, nie moje, zresztą teraz i pokarmi mięso to. Dobra, ale jest takie powiedzenie. No i słuchajcie, po roku wymienialiśmy, czyli wydaliśmy znowu i znacznie więcej, ale na lata. To już było na lata. Podobnie z poduszkami zrobiłem, też właśnie to jest ten trzeci błąd sypialni. Poduszki, nie no, zwróciłem uwagę, jak pojechałem gdzieś do hotelu i spałem, mówię, kurde, ale fajnie, a tam u mnie to, co to się dzieje? I kupiłem w szwedzkim sklepie taką medyczną. Też nie za duże pieniądze, to chyba kosztowało 50 zł, ale już poczułem różnicę i wtedy dotarło do mnie, że kurczę, no to jest podstawa, nie ta rama łóżka, ok? Kupić takie, żeby się nie obijać o to, nie ta rama łóżka, ale ten materac i te poduszki. Dzięki temu się wysypiamy, a śpimy 1/3 swojego życia, tak więc warto akurat na to wydać więcej. Idę do kolejnego punktu. To przede wszystkim taki designerski błąd popełniłem. W salonie, w swoim tym pierwszym mieszkaniu miałem część telewizyjną. Ona nie była jakaś za duża. Mieszkanie ogólnie 61 metrów było. Ona jakoś za duża nie była. I miałem nad sofą taką zapłytowę z płyty gipsowo-kartonowej i zrobione tam 4 halogeny. Paliko, że fachowcy źle je ustawili, one były przekrzywione, bo to samemu można było zrobić, ale wiecie, jak te prowizorki wyglądają, nie? No to się, to dobra, dzisiaj to zrobię. No nie musisz mi powtarzać co pół roku, powiedziałem, że to zrobię, to zrobię, tak? No i tak to wyglądało, ale druga rzecz, ten salon był nawet nie minimalistyczny. Ogólnie było ładnie ciepło, bo mieliśmy takie kolory dosyć ciepłe, przyjemne, ale zdecydowanie lepiej dać to, co już kiedyś w odcinku mówiłem, jakąś ładną lampę, jedną, niż takie 4 punkciki halogeny. To jest taki designerski błąd, którego pewnie już bym nigdy nie popełnił i u klientów odradzam. Odradzam, tak. Kolejny błąd to akurat niedawno, to może z 3-4 lata temu, dlatego też nie mówię, że to tylko jak byłem młody i piękny. Nie wiem, co teraz mogę powiedzieć, czy jestem tylko młody, czy piękny, ale dobra, kiedyś tylko popełniałem, nie. To było 3-4 lata temu, kupiłem w jednym ze sklepów spożywczych, były tarki. Tak, to będzie krótkie wyposażenie o wyposażeniu. Tarki chyba 10 w jednym i chyba za 10 zł. Czyli, że tu niby trzesz, tu na plasterki sobie robisz, tu jakieś wióreczki możesz robić. Słuchajcie, wziąłem to do ręki, a mamy, jak każdy, większość z nas ma zwykłą taką tarkę, gdzie można potrzeć, tak? A to jest moja robota zazwyczaj, tak więc
No, bo myślałem, że sobie ułatwię życie. Nie, ja to zrobiłem 2-3 razy w życiu. To mi mówię, kurde, ani to w tom, ani plasterki nie takie, jakie chcę, ani nie potarte tak, jak powinno to być potarte. No, też się nauczyłem, ale było za 10 zł. Było niezłe. Kolejny punkt, bardzo bolesny. Troszkę jak z tym łóżkiem. Wystające uchwyty. Nie dogadałem się ze stolarzem i to u siebie już w domu. I następny błąd też będzie, który zrobiłem u siebie już w domu. Nie dogadałem się ze swoim fachowcem. Szczerze, ja byłem przekonany, że będą całkiem inne uchwyty w szafie, w przedpokoju, jakie mam. A tam mam zwykłe takie wystające, nabijane. Okej, wizualnie sprawa gustu, jest w porządku, ale bardzo łatwo można się o ten róg uderzyć, sińca sobie nabić. Ja mam to szczęście, tak naprawdę tylko to mnie chroni, że ten wiatrołap mam dosyć duży. Ale w mniejszym bloku to by było przekleństwo, to na 100% bym to już zmienił. My się przyzwyczailiśmy, jest w porządku, ale początek był bolesny. I ostatni błąd, w ogóle jestem bardzo ciekawy, jakie wy błędy popełniliście. Albo ktoś z waszych znajomych, ale napiszcie uczciwie, kurde, a mi się zdarzyło to, to i to, może zrobimy kolejną serię taką, jak każdy, jak większość nas, błędy popełniamy. Dobra, kolejny, 10. i ostatni błąd, kupiliśmy w meblach Agata, tak, jak wybudowaliśmy dom, chodziliśmy za stolikiem kawowym i znaleźliśmy. W dobrej cenie, pamiętam, to była bardzo dobra cena za stolik. Jakaś promocja, już nie pamiętam, wyprzedaż była za 600 zł. Stolik kawowy. Fajny, z szufladą. Wszystko ok, tylko jest biały, lakierowany. Ja od razu wiedziałem, no bo siedzę już w tym, wiedziałem, że lakier się będzie rysował, dlatego kupiliśmy sobie szybę. Szybę na lekkich dystansach dałem, na takich gumowych podkładkach silikonowych. I wszystko było ok, dopóki młody nie przyszedł na świat. No to my mówimy, dobra, kurde, szyba nie może być, bo wiadomo, przy dziecku, jeszcze przy nim, nie, to nie chodzi, że szybę trzaska, ale nie daj Boże, głowę trzaska. Były te narożniki, były zabezpieczenia, ale, no i ściągnęliśmy tą szybę. No i się zaczęło jeżdżenie, obijanie. Ten stolik wyglądał jak pożar się Boże. Z każdej strony pobijany, porysowany, bo mazaki, mimo że lakier o dziwo, mimo że lakier, też nie można było tego zacząć wymyć. Fatalnie, naprawdę do wymiany. I to jest taka przestroga dla osób, które mają dzieci lub będą miały dzieci. Nie, nie, nie. Coś trwalszego lub niedrogiego, czy nie będzie ci żal to później wymienić. 10 takich punktów, które zdarzyło mi się popełnić. Ciekawy jestem, co na ten temat powiecie, czy projektant i życie. Życie. Kto nie pracuje, ten się nie myli. Kilka błędów zrobiłem też podczas budowy domu. Tak naprawdę jestem bardzo zadowolony z jego budowy. Jak będziecie chcieli, to wam jeszcze kiedyś powiem. Nie są to jakieś karygodne błędy, ale takie niepotrzebne po prostu. Mam nadzieję, że odcinek wam się przydał. Napiszcie w komentarzu, nakarmcie algorytm YouTube'a. Napiszcie, czy wam się zdarzyło jakieś błędy popełnić albo widzieć takie w mieszkaniu. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. Zapraszam na konsultacje wnętrzarskie, jeżeli chcesz ustalić coś, dopytać o kolory, dekoracje, o funkcje. Po to są te konsultacje. A na ten moment bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć. Jeśli jesteś w trakcie remontu, potrzebujesz skonsultować projekt, swoje pomysły, to zapraszam na konsultacje wnętrzarskie, gdzie podpowiem, jak urządzić Twoje M. Link w opisie i komentarzu.